Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Kontynuujemy serię Minecraft. Jesteśmy dalej na mojej bezludnej wyspie i będziemy dzisiaj szukać skarbu. Postaram się też wykonać jedno z zadań od Was. I co? Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczce w górę, subie na kanale. A my co? Zaczynamy! Jak widzicie, za oknem pomalutku wstaje słońce, więc zaraz będziemy wynurzać się z naszej jaskini. Jak widzicie, w ekwipunku też mam już naszą mapę skarbu. Skarb jest bardzo blisko. Tak naprawdę gdzieś w tamtym kierunku. Mam nadzieję, że go znajdziemy. Przydałoby nam się też żelazo do wykonania pierwszego zadania. Stwierdziłam, że na początek wybiorę takie łatwe zadanie. W ogóle pięknie wygląda ten wschód słońca od tej strony. O, patrzcie, delfinek przypłynął. No cudownie. Dobra, mam nadzieję, że żaden mob nie postanowi mnie już zeżrzeć żywcem. Ej, no piękny wschód słońca. Boże, jak będziemy tutaj mieli szyby i taki, wiecie, już luksusowy apartament, to myślę, że te wschody słońca będą po prostu wyglądać perfekcyjnie. Dobra, a więc musimy się stąd wynurzyć i będziemy musieli zaraz znaleźć sobie... A widzicie, a tutaj mamy zachód księżyca. Bardzo ciekawe. Musimy znaleźć... Kurczę, nie wiem, czy brać łódkę... Chyba nie ma sensu, ale weźmy, dobra. Jeżeli mamy drewno. Nie mamy drewna na łódkę. No to trudno, nie będziemy teraz pół godziny znowu kopać drewna, żeby zrobić łódkę. Miejmy nadzieję, że nic nas nie postanowi zeżreć po drodze. Dobra, ale... Moment. Excuse me, dajcie mi mapę do ręki. Czy my płyniemy w dobrym kierunku? Moment. No jakbyśmy byli ewidentnie nad skarbem, nie? To tak... Tak mi się przynajmniej wydaje, że gdzieś tu. Ale co mam tu kopać? Tak dziwnie trochę, że tak blisko ten skarb jest. I strasznie przerażają mnie te głębiny. Staram się rozejrzeć. Ja tu nic nie widzę. I nie wiem, czy ja mam tu kopać, czy co mam robić. Kurde, jeszcze nigdy nie bawiłam się w pirata i w poszukiwanie skarbów. Ciężko mi stwierdzić, gdzie tu coś może być. I czy w ogóle tu coś jest, tak wiecie, do znalezienia. Dobra, fajnie, tu nie toniemy, to może jeszcze raz się przyjrzyjmy tej mapie. Jesteśmy na... Praktycznie na tym X-ie. On jest dosłownie koło naszego domu. Ja się tego nie spodziewałam. W ogóle nie patrzyłam na tą mapę przed odcinkiem, szczerze mówiąc. Czy skarb jest pod naszą górą? O, tu gdzieś jest. Nie wiem, czy takie... Łopata by mi się przydała jednak. Bo tak to my za szybko nic nie znajdziemy. Ewidentnie musimy sobie machnąć łopatę. Dobrze, że jesteśmy tak blisko domu. No ciekawie, ciekawie się zapowiada to szukanie skarbu. Bo nie spodziewałam... O, patrzcie, możemy sobie postawić kozuszek. Nie spodziewałam się, że to będzie tak blisko. Kurczę, nie ma żadnego drewna. Nawet nie mam co zburzyć w tym domu. A mam. Moment. Nie, nie mam. Dobra, zrobimy sobie podwójne drzwi. A co? Tak, kopię patykiem, a obok mam siekierkę. Ja wiem, że ona niewiele da, bo to jest drewniana, ale zawsze to ta sekunda do przodu będzie. Dobra, mamy podwójne drzwi, jest git. Zrobiliśmy też na łopatę drewno. Ciężka sprawa, powiem wam. Ciężka sprawa, nie ma co. Wątpię, że ta łopata coś da, patrząc na to, że ona jest zrobiona z drewna. Ale powiem wam, że ciekawe to jest, bo ja naprawdę nigdy nie szukałam skarbu i nie mam pojęcia nawet, gdzie mam go szukać. Czy on będzie zakopany, czy on będzie gdzieś widoczny? Dziwna sytuacja. Tak mogę sobie kopać, ale czy ja go wykopię? Aha, powietrze nam się kończy. Wolałabym nie tracić żyć. Alerka. Powiem wam, że ciężka sprawa z tym skarbem.
On powinien być jakoś widoczny albo jakoś oznaczony. Może gdzieś tutaj szukać trzeba? Wiecie, jeszcze się okaże, że wiecie, wy wiecie dobrze, jak go znaleźć, a ja po prostu nie myślę zbyt jasno, żeby to ogarnąć. O, glinę nawet znalazłam, fajnie. Ale na glinie to mi nie zależy teraz. Teraz to zależy mi na skarbie, bo ja szczerze liczyłam na to, że to będzie żelazo. Nie no, teraz to się ewidentnie od tego skarbu oddaliłam. No on jest gdzieś tutaj. O, tutaj. No ewidentnie tutaj muszę gdzieś kopać. Chyba, że popłyniemy bardziej do dołu. Ale czy to ma sens? Dobra, 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 weź wypływaj, bo robi się nieciekawie. Szybko przepłynę się tu dołem, zobaczę, czy tutaj coś może jest takiego, co by... O, czekajcie, chyba tam coś widziałam, ale nie jestem pewna. Chyba coś tu widziałam, ale nie jestem pewna. Nie, to chyba było ruda tego. Oj, co się dzieje? Nie mogę wypłynąć. Ostatnie, czego mi brakuje, to utonąć. O, jakiś telefon się odezwał. No cholerka, gdzie to ten skarb jest, no? Już głupotą było to, gdyby kazali po prostu kopać teraz cały odcinek. Ja wiem, że map raczej nie tworzy się do kontentu, no ale jednak... Jednak przydałoby się, żeby ten skarb się łatwiej znalazł niż... niż kazali tak kopać bezsensownie. Zastanawiam się, czy niewygodniej byłoby mi w tym przypadku zakopać się pod wodą. A nie, bo nie mam gąbek, to sobie nie osuszę tego. To chociaż wykopmy sobie trochę kamienia, żeby zrobić... żeby zrobić sobie łopatę kamienną, bo przecież tą drewnianą tą będziemy kopać milion lat to wszystko. To jest chyba żwir. Jeszcze tego nie mogę go zebrać. Jeszcze się topię. No Boże... Toż to jest jakiś żart. Dobra, ja muszę to jakoś przemyśleć. Stańmy sobie na naszej wyspie. Zeżrem tą marchewkę. Najgorsze jest to, że mam tylko te marchewki i nie mam żadnego innego jedzenia. Jakby to zrobić? No nie zebrałam tego kamienia, który wykopałam ponoć. O, to był w ogóle kamień. Nawet nie wiem, gdzie on jest. No tu jest, dobra. Wyłaź tamtąd. To jest kamień, żwir, wiedziałam. Niedobrze, widzowie, niedobrze. Ej, no dobra, już 8 minut trwa odcinek, a ja dalej nie znalazłam skarbu. Liczyłam, że uda mi się to zrobić troszkę szybciej i więcej zrobię jeszcze w tym odcinku. No jest to całkiem ciekawe, nie powiem. Takie szukanie, jednakże no marnuje trochę czas. Który mogłabym poświęcić na rozwój wyspy na przykład. Okej, dobra, odkryłam właśnie, że shiftem mogę spływać szybciej w dół i nie marnować tyle tlenu. Bo na ten moment to tylko marnuje tlen. No i nie wiem. Dobra, dajcie mi chwilę, ja sobie pokopię poza kamerą, bo mam wrażenie, że ten odcinek będzie trwał milion lat, jeżeli będę cały czas to nagrywać. Okej, jak na złość przyszła jeszcze noc. Moja postać ma bardzo mało życia, muszę zjeść ostatnie trzy truskawki. Marchewki, to będzie głupotą, bo powinnam sobie je zostawić do sadzenia. Ale nie mam czego sadzić. Jak widzicie, wykopałam całkiem sporo tego wszystkiego i niestety, ale dalej nie udało mi się uzbierać wystarczająco rzeczy, żeby zrobić tutaj... Boże, kilof? Czy łopatę właśnie kamienną. Plus do tego, no tam jeszcze pływa ziemia, którą wykopałam, no ogólnie... Straszna lipa wyszła.
Zastanawiam się tylko, czy potwory są w wodzie. Wolę nie ryzykować. No w każdym bądź razie przeczekam nockę standardowo i jak będzie dzień, to po prostu do Was wrócę. Jeżeli nie znajdziemy szybko tego skarbu, to myślę, że udamy się w poszukiwaniu jakiegoś lądu, aby znaleźć kamień i ogarnąć narzędzia. I może wtedy uda nam się? Nie wiem, no zobaczymy. Dobra, moi drodzy, nie widzę, żeby tu się wygenerował jakiś potwór. Poza tym nie gramy na hardzie, więc jak umrę, to umrę, trudno. A nie chce mi się marnować czasu. Mam wrażenie, że ta noc trwa po prostu wieczność. Więc po prostu będziemy sobie kopać dalej. Mam wrażenie, że nigdy nie znajdę tego skarbu. Zaczynam przynajmniej w to wierzyć. Bo strasznie ciężko. Weźcie, weźmiemy sobie drzwi. Wypróbujemy sobie patent z drzwiami. Bo pamiętam, że one chyba robiły tlen. W sensie próżnię, taką, wiecie, o co mi chodzi. Taką przestrzeń, dzięki której można było oddychać pod wodą. Nie pamiętam, ile w tym prawdy było. I czy to autentycznie działa. Ale zaraz się przekonamy. Gdzieś tu był ten skarb. Dobra, kopmy przez chwilę. I jak sobie pokopiemy... Na przykład tutaj. O, sprawdźmy te drzwi. O, ładuje się. No genialnie. Patrz, od razu szybciej idzie. Czemu ja to dopiero teraz odkryłam? Chyba już pół godziny kopię ten pierdzielony skarb. Nie wiem, czy jestem w dobrym miejscu w ogóle i czy w dobrym miejscu kopię. Ale ile materiału będziemy mieli później na budowę? Bo tak, oj, tak średnio mi się wydaje, że to jest to miejsce. Szczerze mówiąc. Wiesz, jakaś tragedia po prostu, jeżeli chodzi o to kopanie. No tutaj akurat to w miarę sprawnie idzie teraz, jakie są te drzwi. Powiem wam szczerze. Dobra, weźmy jeszcze raz, zerknijmy na tą mapę. Nie no, jesteśmy niby idealnie nad skarbem. Jeszcze mi drzwi, zaraz sobie będziemy mogli je postawić znowu. Mam nadzieję, że złapię je od razu. Dobra, złapamy od razu. Bierzmy sobie ten piach cały, ziemię, wszystko co... Wszystkie itemki. Centralnie nadbyłam, mówiłam, tak? To dajmy sobie drzwi teraz tutaj. Wejdź w tą próżnię, ziomek. I zobaczmy tutaj, czy coś będzie. No cholipka. Za wolno, bo to jest żwir chyba. To już jest ziemia. No i co? I nic tu nie ma, no. Cholerstwo niesamowite. On powinien być gdzieś pod piachem. To było takie najbardziej logiczne, tak mi się przynajmniej wydaje. Że skarb jednak ukrywa się pod piachem, a nie pod na przykład, nie wiem, ziemią. Ale to jest Minecraft, więc tutaj jest wszystko możliwe. I to moje drzwi to się rozwaliły, nie? Ja mam taką nadzieję, że gdzieś tu są. Że gdzieś tu są te moje drzwi. A mam, dobra. Ale rybek tu jest. Dobra, jeszcze raz. Mapa skarbu. Centralnie gdzieś tutaj jest, no. Przecież to szlak człowieka może trafić. No nie wiem, ile czasu będziemy tego jeszcze szukać, moi drodzy, ale jaka satysfakcja będzie, jak się uda znaleźć? To jest zawsze pocieszające, moim zdaniem, w takich sytuacjach, kiedy się czegoś długo szuka i w nagrodę się to dostaje. Najgorzej, że to może być w każdym miejscu tak naprawdę tutaj. O, tu jest kamień, to by nam się mógł przydać na łopatę, bo już nam skończyła. Ale to chyba nawet nie jest kamień. To jest żwir. Chyba tak. Oh my god, widzowie, straszne, to jest straszne. Mogłam jednak naprawdę podjąć się innego działania na dzisiejszy odcinek niż szukanie tego głupiego skarbu. Dobra, to ja sobie pokopię i zaraz do was wrócę. A nuż coś znajdę. Jeżeli... O!
Widzowie, mamy to! Mamy skarb! Mamy skarb! O! Dobra, czekajcie. Zróbmy, wiecie, takie... wiecie, musi być chwila oddechu. Ja muszę, wiecie, emocje tutaj opanować. Zebrać itemki, bo jednak to też się nam bardzo przyda, bo będziemy rozbudowywać wyspę. Jest za mała, żeby wystarczyło mi na rozbudowę wszystkiego. Od razu stawiamy sobie tutaj gdzieś drzwi. No postawcie się. O, idealnie się postawił. Patrzcie. I mamy skarb. I ja pierdzielę. Nie no, jesteśmy w siódmym niebie, nie? Co to są w ogóle za dziwne kryształy? O, ja nie wierzę. Nie no, jestem w szoku. Autentycznie jestem w szoku. Takie skarby tam mogłabym znajdować codziennie, nie? Na pewno nie byłoby mi przykro. Ile żelaza w ogóle? Po co jest to serce oceanu? Piszcie mi w komentarzach koniecznie, po co mi to serce oceanu? Jest piękne. Piękne serce oceanu mamy. Widzowie, mamy 5 kryształów pryzmarynu. Też nie mam pojęcia, co to jest. Mamy 2 TNT. Mikstura oddychania pod wodą. Mamy 2 takie. Genialnie. Cudnie, po prostu cudnie. Skrzyneczka. Pieczonego dorsza. 16 sztabek żelaza. Tapki złota. No i jeszcze przy okazji zebraliśmy naprawdę sporo itemków do rozbudowy wyspy, więc myślę, że deal jak najbardziej udany. No i co? I teraz jeszcze, żeby tutaj była rzecz, zadanie spełnione, no to muszę zrobić sobie wiadro. Ogólnie zadanie było, żebym złapała 5 ryb, ale moi drodzy, nie mogę zrobić aż, kurczę, nie mogę zrobić aż 5 wiaderek, bo trochę szkoda mi... Szkoda mi po prostu wiaderka robić, tych wiaderek robić, o tak to powinno brzmieć, więc spróbuję złapać chociaż jedną rybę w wiaderko, a jeżeli ogarnę, jak ją stamtąd wypuścić na lądzie, to wtedy będziemy łowić ich oczywiście więcej, no ale na ten moment spróbujmy tutaj chociaż zdobyć jakiekolwiek rybki. Tu mamy na przykład rybki. I powiedzcie mi, jak to się robi. O! Mam pierwszą rybkę. Mam pierwszą rybkę. Udało się. Dokonałam postępu rybobranie. Bardzo miło, bardzo miło. Teraz tylko musimy wymyślić, jak ją wyrzucić z tego wiadra. W sensie, na przykład nie mogę jej... O, mogę ją tu wystawić. I patrzcie, ona sobie tu zdechnie. Ej, genialne to jest. Ona umrze tu, czy muszę ją dobić? Dobiję ją, nie będę taka. O. I patrzcie, mamy rybkę. Ej, nie, no spoko. To mogę złowić tak 5 rybek nawet. Nie ma problemu. Tego nie robi się dla widza. Tylko musimy teraz... To mamy już jedną. Widzę tam kolejne. Więc podpłyńmy sobie do nich. Okej. Okay. No dawaj, dawaj. O, delfinku, cześć. Mam kolejną, inną. No cudownie po prostu. Fajna zabawa, fajna, naprawdę, podoba mi się. Ej, patrzcie, ja tam itemu zostawiłam. Czemu one tu utkły, a nie wypłynęły na powierzchnię? Zawsze wypływają na powierzchnię. Dobra, jedziemy z naszą rybką tutaj. Ej, ona spierdzieliła do wody prawie. Nie przemyślałam tego w ogóle. Dobra, weź sobie tutaj. Opsaj. Mamy kolejną rybkę. Czyli mamy już 2. No jest to czasochłonne, patrząc na to, że gdybym miała więcej wiaderek, to szybciej by na pewno nam poszło. Ale jest naprawdę fajna zabawa z tym. Podoba mi się. Chodź tu. Czy ja złapałam? Nie złapałam jej. Ewidentnie nie złapałam. Nawet jak ją złapałam, to ją wypuściłam. Nawet jak ją złapałam, to ją wypuściłam. Patrzcie, jak uciekają. Mam kolejną, trzecią. Trzecia rybka. Oj, delfin utknął dziurze, którą zrobiłam. Panie delfinu, co pan tu robi? Czy pan się zbagował? Ja się zbagowałam. O,
końcu jakiś kamień zdobyłam. Czyli jednak tam gdzieś wykopałam jakiś kamień. Dobra. Okej. Okay. Żebym nie spierdzieliła. O, z tej ryby coś wypadło. Mączka kostna. Dobra, czyli mamy trzy, jak dobrze liczę. No to zostało nam jeszcze dwie do złapania. Może spróbujmy z tej strony gdzieś? Są tu jakieś rybki? Nic tu nie widzę, żadnych rybek. A dobra, tu widzę jakieś. Nie wiem, czy to nie te same, które ciągle łowimy. Ale z drugiej strony, czy to jakaś różnica? Chyba ważne jest, że zadanie się tutaj rozwiązuje. Dobra, mamy jeszcze jedną. Ryby się przydadzą, bo ja potem będę mogła zjeść. A raczej nie, tylko moja postać. No, ale co? Ale wiecie. Ogólnie muszę znaleźć materiał. Sprawdzić, czy materiał zwany drewnem daje radę, aby zrobić z niego domek pod wodą. Czy będzie przeciekać? Bo wydaje mi się, że będzie przeciekać, ale nie wiem, jak jest z fizyką Minecrafta pod tym względem. Jest to dla mnie dość skomplikowane, więc postaram się to ogarnąć, bo drugim zadaniem od was właśnie było wybudowanie domku pod wodą. I ostatnia rybka złapana, więc super. No i chciałabym, żeby ten dom mógł być pod wodą, ale nie chcę też, żeby był cały ze szkła, więc zastanawiam się nad materiałem jeszcze do budowy. Wy pamiętajcie, aby zostawiać pod tym filmem także zadania na kolejne odcinki. Na pewno planuję rozejrzeć się po okolicy w następnym odcinku. Troszeczkę rozbudować wyspę, bo jednak no, na ten moment jest ona dość biedna. A poza tym wydaje mi się, że nie mam więcej planów, więc na pewno wasze zadania urozmaicą mi tutaj właśnie grę. I co? Myślę, że tutaj mogę zakończyć ten odcinek. Mamy skarb, spełniłam pierwsze zadanie, jestem dumna. A my widzimy się już w następnym. Do zobaczenia. Cześć.